Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Dawno nie ubierałem koszulki Ubuntu, no nie? Oj, bardzo, bardzo dawno. A dzisiaj ją założyłem dlatego, że będę używał Ubuntu. Ubuntu 24.04 LTS, czyli najnowszą wersję stabilną. I zrobimy sobie taki test, jak to cudo sprawia się, powiedzmy, w multimediach, bardziej w grach. Jak to działa na NVIDII z Waylandem i Również. bez. Powiem wam, jak to zacząć używać, żeby było w miarę dobrze w grach, bo na dzień dobry jest tak średnio, ale o tym już opowiem za chwilę. A jak się z tym coś tam pokombinuje, to nawet nie ma tragedii, powiem to tak. Oczywiście żywy sprzęt NVIDIA 1070, jak to u mnie bywa. I co? Zapraszam na film. Tak jak mówiłem, mamy tutaj Ubuntu 24.04, a nie mówiłem, że będzie jeszcze to w użyciu. To też będzie trochę w użyciu. Ale zacznijmy na start. Jako, że mamy Nvidia, to możemy sobie tutaj zobaczyć na sterowniki. I tu mówię od razu jedną rzecz. Po pierwsze, odpala nam się, znaczy stery się instalują automatycznie w Ubuntu, tak? Przy instalacji, więc tu jest spokój. Pierwsze, co nam się odpala, oczywiście x11x.org. I polecam to tak zostawić, bo w przypadku sterowników 535, które się tu instalują, przynajmniej do tej mojej karty, na Waylandzie jest średnio najeża. Zaczynając od tego tematu, co nie działa zbyt dobrze, powiem to tak. Siedziałem trochę, czytałem i już wiem, o co chodzi z tym akwarium, które działa tutaj w 30 FPS-ach całych. A do kompletu możecie sobie tutaj zobaczyć, że problem jest również, jeżeli chodzi o wydajność tego sprzętu, gdzie jest zabierane około 50% procesora. Mimo tego, że tu są sterowniki Nvidia zainstalowane, zastrzeżone, one pod Waylandem działają tutaj na Ubuntu. Proszę bardzo, tak to wygląda. 535 Nvidia jest widziana, zainstalowana. To cała obsługa praktycznie OpenGL-a idzie na procu, po prostu, bo tak. Tutaj pod Ubuntu nie działa po prostu tak zwany EGL. To jest taka platforma połączeniowa, która działa tam bodajnie w MES-ie, tak? Wiecie, czym jest MESA? To są otwartośródłowe ogarnięcie OpenGL-a, powiem to tak mniej więcej. No i to w połączeniu z NVIDIA na Ubuntu jest dramat całkowity. To nie ma nawet o czym mówić, tak? Nie da się również tutaj odpalić Superposition Benchmark, bo to po prostu nie działa. Karta graficzna nie jest wykrywana, proszę bardzo, zachowuje się to tak, jakby działało na nowo. W przypadku X11 jest ok, zobaczycie sobie za chwileczkę. Kolejna sprawa, to nie jest wina Nvidia, to jest wina Ubuntu, ponieważ wiele, wiele razy, już kilkanaście razy pokazywałem dystrybucje, które chodziły na GNOME, chodziły na Nvidia, chodziło to full wypas na sterach i 550 i 555. Więc sorry, ale Ubuntu tutaj daje strasznie bałaganu. Co się okazuje, kolejna rzecz, która tutaj jest, stery Nvidia, które są tutaj standardowo zastrzeżone, powodują olbrzymie, olbrzymie problemy. To teoretycznie są stery, teoretycznie stabilne, ale ludzie tak na nie narzekają, że to jest głowa mała. One powodują tony, tony problemów i to jest na dzień dobry do wywalenia na każdej karcie grafiki. Minimalne to powinny być sterowniki 5.4.5, bo to jest stabilna, prawdziwa, działająca wersja poprawiona. Ale standardowo tutaj mi się instaluje 5.3.5, więc to jest moment do wywalenia. Nie instalujemy 5.4.5. Postawimy tutaj 550 z PPA, co zaraz Wam tutaj pokażę. Zaczniemy od centrum Ubuntu, tak? Centrum Ubuntu, sznapy, sznapi, sznapi. Michę krajne coś tam krokodyle, tak? Piszemy sobie heroik. Piszemy sobie heroik i możemy i pokazuje nam to, co Linus Torvalds NVIDIA kiedyś pokazał. Takie coś dostajemy tutaj w Ubuntu. Nie ma. Steam jest, ale Steam jest skopany w snapie. Jest dramatyczna wersja, której nie używajcie, bo to jest bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Co należy zrobić? Zainstalować flatpaki. Pierwsze co robimy, to dodajemy tak zwane PPA, tak? Czyli personal coś tam, archive. Pełny update systemu, to jest pierwsza sprawa. Drugie, instalujemy boot essential DKMS. Teoretycznie to nie jest wymagane, ale powinno się to zrobić. Trzecia rzecz,
To jest ta komenda. Dodajemy to ładnie do systemu. Ja to już mam zrobione, przynajmniej teoretycznie miałem przedtem zrobione. No, dodajemy sobie bla bla bla. Niby mi dodał. Jak ktoś nie chce, to może to dodać sobie tutaj w oprogramowanie. Aktualizacja. Dodaj i można to dodawać tutaj, ale myślę, że w apcie jest po prostu szybciej z konsoli to wpisać. Oczywiście robimy pełny update systemu. Robimy update systemu, żeby nam załapało te repozytoria, wszystkie bla bla bla. No i teraz robimy sobie, listujemy z sterownikiem Nvidia, tak? Listujemy to App Search Nvidia Driver. On nam to jakieś napisze dziwne rzeczy. Mógłbym to ograniczyć, ale mniejsza z tym. Interesuje nas to tutaj. Nvidia Driver 550 to jest dokładnie to. To musimy sobie zainstalować. Wykonujemy dokładnie taką komendę. Sudo apt install Nvidia Driver 550, dwie kreski, myślniki, purge, żeby nam usunęło te stery w cholerę. Nie trzeba do żadnego trybu awaryjnego przechodzić takich rzeczy. Teraz tak, no, on to ładnie nam skończy. Nie resetujemy kompa jeszcze. Tylko też dam chyba link pod filmem, mam nadzieję, że będę pamiętał. Słuchajcie, instalujemy Flatpaka. To jest dosłownie raz, dwa, trzy komendy, które sobie po prostu tutaj kopiujemy. Daj, kopiuj i po prostu to instalujemy. Ja to już mam zrobione. O, GNOME Software. To jest tleb oprogramowania, nie ten ubuntowy, tylko normalny, gnomowy. I ten gnomowy tleb. On obsługuje flatpaki bez najmniejszego problemu, więc nie będzie kwestii grzebania w konsoli, żeby coś zainstalować. Jak już zrobimy te trzy komendy, to nam się ładnie ogarnie. To robimy tutaj po prostu reset systemu. Po restarcie patrzymy sobie tutaj. Nvidia, oczywiście, bla bla bla. No i mamy stery 550.90.07. Oczywiście Wayland, co widać? Wayland, Wayland. Never mind, powiem to w ten sposób. Teraz mamy sterowniki 550 na tym kochanym Waylandzie. Jak chcecie, to możecie tego Waylanda zostawić. Ja zostawię po prostu, zobaczycie, jak to sobie tutaj pracuje. Kolejna rzecz, która jest. Robiłem test tutaj bodajże na tych 535 sterownikach. Zrobiłem sobie test tutaj tego. No, Superposition, tak? Jest 10700, oczywiście tylko X11 jest 10700, to jest 1000 punktów mniej, czyli jakieś 10% mniej niż na innych distrach, nawet z GNOME. Zakładam, że flatpaki mamy postawione, tleb mamy postawione, tak? No to bierzemy sobie, instalujemy za pomocą oprogramowania. On się ładnie tu odpali. Instalujemy sobie Steam, tak jak mówię, Steama instalujemy z flatpaka. Bo ta wersja, przynajmniej którą ja tam ogarniałem, to jest uwalona całkowicie, tak? Mamy, proszę bardzo, możemy sobie z deba zainstalować, ale ja wolę z Flatcaba, bo po prostu jestem pewny tej wersji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ogarniamy sobie Heroika, żebyśmy mogli sobie tutaj bez problemu działać na przykład z Epic Games Store, Amazon Gaming, tak? Goga jeszcze doinstalować. Ja też chcę, może dodać Botulus, może dodać sobie Lutrisa. To już nie ogarniam, zostawiam tak jak jest. Robimy update Flatpaka. Flatpak update. Bez sudu. Sudo jest tutaj nam niepotrzebne. Dobra, przeszło. Po każdej, tak jak mówię, że się zmienią system, znaczy zmienią się sterowniki Nvidia albo. No ja mówię o Nvidia, tak? Więc mówimy to o Nvidia. To trzeba po prostu tą komendę tutaj zrobić i on sobie te stery musi przeinstalować tutaj. Bo wiadomo, że to jest sandboxing, tak zwany flatpak, ma tak zwaną piaskownicę. I tutaj są osobne rzeczy, jeżeli chodzi o sterowniki, po prostu. Więc co się stery zmienią, to je po prostu sobie tutaj ogarniamy, tak? Cały czas mowa oczywiście o 2404. Wayland, Wayland, proszę bardzo, żeby nie było, będę to co jakiś czas może powtarzał. No i teraz kolejna rzecz, jeżeli to już działa, jest powiedzmy ok. No to pojedźmy sobie standardowo. Aha, jeszcze jedna rzecz. Warto zainstalować program FlatSeal. Instalujemy go oczywiście z GNOME Software i FlatSeal. To jest program, który zarządza uprawnieniami Flatpak. Coś jak w Androidzie praktycznie. I tu możemy sobie niektóre rzeczy popatrzeć. Ja mam OBS-a jeszcze postawionego Protonapa, ale to za chwileczkę. I tu możemy udzielać uprawnień bądź odejmować uprawnienia, sorry, dobrze mówiłem. Danym aplikacjom, jeżeli nie wiemy co robimy, nie ruszamy. Jeżeli coś nie działa, to szukamy tego w Google i ewentualnie wtedy możemy coś tutaj zmienić. Nie grzebcie sami, bo zepsujecie po prostu, to przestanie działać.
To ma być ustawione tak, jak dokładnie tutaj jest, ale program FlatSeal polecam każdemu, kto używa Flatpaku, bo po prostu warto ten soft mieć. Jeżeli chodzi o gierki, co nieraz mówię, ale powtórzę to jeszcze raz. Podstawowa strona Linuxowa, ProtonDB, to jest strona, na której macie informacje o grach, co działa, jak działa, co ewentualnie trzeba tutaj zrobić. Polecam, naprawdę. Zapamiętajcie sobie tą stronę, zapiszcie sobie w ulubionych. ProtonDB, jak najbardziej, to jest po prostu podstawa w Linuxie. Czy informacje o jakichś anti-cheatach i tak dalej, i tak dalej. Więc tu możemy sobie wszystko ładnie ogarnąć, co jak co wygląda. Teraz, Jeżeli już mamy, to oczywiście łączymy sobie konta Steam i tak dalej, podłączamy się do nich, tak? Logujemy i tym podobne rzeczy. No i mamy naszego pięknego Steama. Ja tu mam kontroler podłączony, jest podłączony. Słuchajcie, co odpalimy sobie pierwsze? To jest co? Wayland? Na no nowych? Na nowych. Bo już się zaczynam gubić tych sterownika, która wersja, w którym tegest, tamtegest. Odpalimy sobie kolata, tak? Odpalamy kolata i widzimy się w grze. No i widzimy się tutaj w grze i przed chwilą widziałem czarne paski. Nie wiem, dlaczego mi się tu pojawiły. Pierwszy raz, szczerze mówiąc. W każdym razie, działa. Może jakiś błąd na OBS-ie się pojawił albo coś. W każdym razie temat sobie ładnie nam tutaj pracuje, jest w porządku. Tam jak dojdę do końca, to zaraz wam zrobię cięcie. Okej, idziemy sobie tutaj. Tutaj były czasami problemy, nie? Chociaż ostatnio już na tych sterach najnowszych 550 jest ok jak najbardziej. Jak widać, wydajność bardzo ładna, wszystko ok. Tu już zaczyna sobie pracować całkiem, że to powiem, sensownie, nie? O, jak widać, bla bla bla, bla bla bla. Jak najbardziej jest, myślę, w porządku. Okej, to jest kolat. Teraz czas na motorysera, odpalamy sobie tu motorysera, biorę to cudo, tak. Shadery mi się przerabiają, bo sterowniki się zmieniły, a sobie ciupałem na tych starszych, nie? Na tych 5 czy 5, znaczy próbowałem ciupać. No to straszny tearing tam jest, ciął obraz po prostu, były autentycznie te. Zobaczycie sobie na tych. Niestety problem jest taki, że coś tu miga dziwnie, szczerze mówiąc nie widziałem tego efektu wcześniej. Może to jest wina Waylanda, nie mam pojęcia. Dobra, lecimy. Szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żeby to wcześniej mi tak FPS dziwnie się, że tak powiem, zachowywało trochę. Tego migania nie było, nie wiem, może przez te wszystkie przełączanie sterów w kółko ten zwrotem zostały jakieś śmieci, tak? W każdym razie gierka nam, powiedzmy, że tutaj kurde chodzi, jak się nauczy grać kiedyś. No właśnie. Chodź, działa? Działa, dobra, zjedziemy mu z drogi, żeby nie było, że tak jest niezwykle fajnie. Przejedziemy jeszcze kawałek. No dobra, koniec, działa? Działa. Portala nie będę odpalał, bo tam nic ciekawego się szczerze mówiąc nie dzieje. No działa, tak, działa. Ale odpalimy sobie Robinhooda. Starego, dobrego, fajnego Robinhooda. Teoretycznie do niego jestem nawet spojrzenie, można sobie gdzieś tam dograć. Z tego co pamiętam, całkiem fajna gierka. Bez polskiego to może być ciężka, ktoś nie zna TGS, ale ogólnie jest ok. Dajemy sobie tutaj, a właśnie przy okazji, rozdzielczość wybrałem sobie 640, bo możemy dać wyższą, no ale to się robi malutkie. No, max to jest 800 na 600. Dajmy sobie tak, dajmy sobie play, proszę bardzo. Kontynuacja, dobra. I teraz jest problem, ponieważ nie działa tutaj przybliżanie myszką. Znaczy, czasami działa, a czasami nie działa. Czasami działa bardzo dziwnie. Ja teraz kręcę w jedną stronę. On działa, nie działa, nie? Tak nam to tutaj wygląda. I te kwadraty tutaj mi się bardzo nie podobają. Powiem tu tak. Szczerze mówiąc, nie widziałem tego wcześniej. No, przechodź, kolego. Nie wiem, z czego taki bałagan wynikł. Może z winy tego. Tak jak mówię, to już 4 razy sterowniki zmieniałem, może jakiś śmietnik został. Nie powinno się tak robić teoretycznie, nie? Powinno być stery do zera wywalone i ten, a nie ciągle w kółko, powiem to tak. No nie wiem, no coś takiego się dzieje, a chyba że mi kabel siada, to jest inna zupełnie bajka, HDMI kolejny. W każdym razie Robinhood działa. Robinhooda sobie już podarujmy tutaj, okej. I pamiętajcie, to wszystko Wayland, tak? To wszystko nasz kochany Wayland. I
to, że miga, to też może być wina tego, że tutaj Wayland jest bardzo, bardzo źle ogarnięty na Ubuntu. To jest dramat. Ja szczerze mówiąc nie widzę, ja już teraz nie widzę Ubuntu 24.10, które dla NVIDII standardowo wprowadza Waylanda. Nie widzę tego, chyba że to wszystko poprawią, co się tutaj dzieje. Bo jak wiadomo, na innych dystrybucjach z GNOME, a było ich, tak jak powiedziałem, kilkanaście już w tej chwili, które testowałem, takich problemów nie było. Po prostu nie było. Okej, w sumie powinienem to testować na X11, tak? O, sorry, klawiatura spadła. Powinienem to testować na X11, no bo standardowo Ubuntu nie ogarnia Waylanda jeszcze, tak? Dlatego ktoś mi powie zaraz, że ten test jest bardzo, bardzo wymuszony. No trochę może jest, ale jeżeli ja używam sterowników, które teoretycznie są przeznaczone już pod Waylanda, tak? Bo są. Bo test 550 czy 555, przepraszam, ale 550 też nie mają większego problemu. Poza tym czymś, tak? Z działaniem tego, no to niestety, no niestety. Dobra, mamy tutaj Ghostwire Tokyo oczywiście i zachowuje się, no bym powiedział, poprawnie. Poza tym, że mi tu niestety paski latają co jakiś czas, no to ogólnie, no to temat działa. Można powiedzieć, że temat sobie jakoś tutaj teoretycznie działa. Sprawdziłem sobie i to nie jest wina kabla, bo miga mi i tutaj na OBS-ie. I miga mi także na monitorze moim tamtym, tak? Fizycznym, prawdziwym monitorze. Jest dokładnie ten sam efekt. Więc to jest niemożliwe. Obraz nie jest brany z monitora. Obraz nie jest brany z monitora. No, widzicie, co się dzieje, tak? Więc tutaj Wayland zdecydowanie odpada. Jeszcze zrobię jedną rzecz teraz. Odpalę to samo, tylko że na X11. No i mamy to samo. X11 jest włączona. W tej chwili odpalamy Ghostwire Tokyo. Gdzie my tu mamy heroika, nasz kochany, piękny heroik. Ciekawe, czy będzie się to samo działo. Bardzo, bardzo jestem ciekaw. Zaraz zobaczymy. Dobra, widzimy się w grze, tak? No bo tutaj niewiele sobie ogarniecie. Dobra, mamy dokładnie ten sam moment jak przedtem, tylko że X11. Wydajność chyba jest ta sama, tak mi się wydaje. No i się powinno. No, może trochę przycinać, no boś ten. No i jak na razie jest okej. Jak na razie jest okej. No jest okej. To co sobie ciupię teraz, chodzę sobie tutaj w kółeczko. Na razie się nic złego nie dzieje, a powinno już, tak? Znaczy troszkę. Widać, że są takie szarpnięcia obrazu. Ale może to jest kwestia doładowywania shaderów albo tekstur, nie wiem czego. Ale zniknęło w każdym razie cięcie obrazu, nie? Więc mimo, że stery teoretycznie są dostosowane do Waylanda, to Ubuntu zdecydowanie coś jest nie tak, po prostu coś jest nie tak, jeżeli chodzi o Ubuntu i ten. Bo powtórzę jeszcze raz, to nie jest wina sterowników Nvidia, bo one chodzą bardzo, bardzo dobrze już w tej chwili. Przynajmniej seria 550 i wyżej pod Waylandem, na innych distrach oczywiście, tak? Natomiast tak jak widać, no teraz jest ok. Chociaż nie wiem, czy ja tu tearingu nie widzę czasem. Chyba widzę, tearing jest. Widzicie, jak jest górna część cięta? Kurde. A najlepsze jest to, że to jest włączone tutaj. Że FaSync jest włączony, czyli w ogóle FaSync nie działa nam tutaj. Popatrzcie się na to, proszę bardzo, gdzie tutaj to jest. FaSync jest włączony, ustawiony na 60, a obraz ewidentnie tnie. Górna część obrazu, widać, co się dzieje. A to jest X11 i stery 550, więc nie jest to wina sterowników. No tak to po prostu nam tutaj działa. Ja już nie będę Kingdoma opalał, myślę, że nie ma najmniejszego sensu, bo ten film i tak długi troszeczkę wyszedł. W każdym razie, no, czy da się grać na Ubuntu? Tak. Czy jest to pozytywne wrażenie? Średnio, powiem to tak. W sumie powinienem to testować na X11, tak? Bo tak Canonical zaleca i ten. Ale no na sterownika 535 są problemy, mimo wszystko są niestety problemy i to spore, nie? Na 550, jak widać, na X11 jest lepiej. Da się grać? No da się grać, no. Czy teoretycznie wszędzie, na każdym Linuxie się da grać, tak? Chociaż mam wrażenie, że to trochę rzęzi tutaj. Nie, może mam takie dziwne, ja tylko mam wrażenie, tak jest, nie? Nie powiem to tak.
dźwięk mi tnie, myszka mi zaczyna przycinać. No coś jest nie tak, kurde. Coś... nie wiem. No, grać się da, tak, ale no zdecydowanie to nie jest poziom, który widzimy gdzie indziej, powiem to tak, w innych dystrybucjach linuxowych. No zdecydowanie nie, jeszcze zrobię jedną rzecz. Alt tab. Okej, przejdźmy sobie alt tab, ale on mi tylko do heroika przechodzi. Dobra, mamy pulpit całkiem, zero. Działa? No teoretycznie działa, nie? Ale nie wiem, dla mnie ta wydajność nie jest najlepsza mimo wszystko. A tak jak mówiłem już, parę distr testowałem tutaj z Ubuntu, znaczy z tym, z Waylandem, no i tam to bardzo ładnie chodziło. No tutaj niestety chodzi, ale to nie jest dobre doświadczenie, powiem to tak. Słuchajcie, kończymy ten dziwny film, wiem, miał być inny, wyszedł taki, jaki wyszedł. Już tak jak mówię, nie odpalam Tomb Raidera, nie odpalam Kingdoma, bo szkoda na to czasu po prostu. To będzie działać, tylko no, nie, no niestety widać, co się dzieje, tak? WebGL ogólnie leży i kwiczy, a zobaczmy sobie tutaj na X11, bo to jest X11 sesja cały czas. 60, bez najmniejszego problemu. No, jest zrąbane EGL, tak? Wspomaganie sprzętowe OpenGL na Ubuntu, nie w GNOME. Bo w GNOME to innych dystrybucjach, czy na Fedorce, czy na jakichś Nitruxach, czy cokolwiek innego, to działa bez problemu. To się prezentuje w wielkim, wielkim skrócie. Ja wiem, że to nie jest żaden wyznacznik, zdaję sobie z tego sprawę. To jest jedna karta, trochę namieszane ze sterownikami, znaczy namieszane. Stery są poprawne, tak, bo poprzednie były wyczyszczone, nie? Ale no cuda się tutaj po prostu dzieją, mimo wszystko. Postaram się, żeby reszta filmów była też w miarę często, powiem w tym tygodniu. Chociaż mam tutaj małą rozwałkę w studio, bo muszę sobie parę rzeczy pozmieniać sprzętowo, powiem to tak. Poukładać serwerownie w cudzysłowie, tak? Dzięki tam koledze Adamowi, który mi NASA sprzętowego podesłał. To muszę to trochę poprzestawiać wszystko, powiem to tak, nie? Ale postaram się, żeby filmy były w miarę regularnie ten tygodniu mimo wszystko. Podziękował wszystkim wspierającym, łapkującym, czy na YouTubie tam się dorzucacie. Dzięki za ten, za subskrypcję YouTube. Dzięki za Tipli, dzięki za PayPala i tak dalej, za łapkowanie, oglądanie, za to wszystko, co robicie. No i co, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, gorąco, pozdrawiam, Bartek, cześć.